Beskid, Beskitu, Zima jest kontynuacją autorskiego projektu Marii Strzeleckiej Beskid, Beskitu, która ukazała się kilka lat temu. Czy prawem sequela, prawem kontynuacji jest może niekoniecznie gorsza, ale mniej zaskakująca? A może równie dobra? A może znacznie lepsza? Na pewno jest to propozycja znakomita. I tym razem Maria Strzelecka sięgnęła po możliwości, jakie daje własnoręcznie wykonany drzeworyt. Wydawałoby się technika w tej chwili, no choćby ze względu na proces, na trwanie tego procesu, zarzucona przez młodych artystów. A tu nie dość, że staranne drzeworyty z wielką dbałością opracowane i umieszczone w książce, która jest peanem dla Beskidów, dla tej części południa naszego kraju, która ma swoją kulturę, ma swoją naturę i wszystko to, co się z oboma obszarami łączy. Ta czułość dla regionu jest widoczna w dbałości, z jaką Maria Strzelecka nie tylko zaprojektowała, wykonała, ale też opracowała i przygotowała do druku swą książkę. Te drzeworyty stanowią swoisty ukłon wobec tradycji grafiki książkowej polskiej, zwłaszcza tej z okresu dwudziestolecia międzywojennego, z pracami Władysława Skoczylasa na czele. Ale ta dbałość podbita jest przecież też jej własnym tekstem. Beskidy stają się miejscem, które dzięki pracom Marii Strzeleckiej tworzy własny kanon kulturowy.